Witam serdecznie. Jeżeli chodzi o to zioło, to już je zapewne poznacie. Jest to świerzgnica polna. Osoby, które oglądają mnie na bieżąco, są na moim kanale i oglądają filmy, to pewnie wiedzą, co to jest za roślina. Jeżeli nie, jeżeli trafiłeś tym przypadkiem, no to wróć do filmu o świerzgnicy i wtedy możesz sobie tam wysłuchać, jakie działania ma świerzgnica. Ja przygotuję bardzo szybko, pokrótce nalewkę i powiem przede wszystkim, do czego jest wykorzystywana. Masz wirusy, masz bakterie, pleśnie, grzyby, potrzebujesz się tego pozbyć? No, nie ma nic prostszego, jak zrobić sobie taką nalewkę z świerzgnicy. Do nalewki potrzebujemy całe ziele, a ewentualnie mogą być też korzenie, ale korzenie wtedy bym radziła zrobić w oddzielnym słoiczku. Potrzebny nam będzie wyżej procentowy alkohol, bo plus minus około 60%, więc mieszamy wódkę z spirytusem. Nie potrzebujemy wcale bardzo dużej ilości ziela do przygotowania tej nalewki, a jak już wcześniej wspomniałam, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie taki właśnie preparat nam pomoże. Jeżeli chodzi o wewnętrzne, no to w przypadku, kiedy spaliśmy jakąś wirusa, mamy jakąś bakterię albo potrzebujemy po prostu pozbyć się na przykład biegunki, bo jakiś wirus ją wywołał, albo w przypadku dróg oddechowych właśnie możemy wykorzystać taką nalewkę. Jeżeli chodzi o zewnętrzne, no to wtedy, jeżeli chodzi o zewnętrzne problemy, na przykład grzybica czy egzemy, albo jakiś właśnie problem natury bakteryjnej, wtedy możemy przykładać właśnie nalewkę albo przebywać sobie taką ranę i tak dalej. Troszeczkę to tak będzie dobrze. Mniej więcej jedna część zioła, 5 części alkoholu, 60 bądź więcej procent. Oczywiście to nam się podniesie. Jeżeli macie problem z określeniem ilości alkoholu i zioła, jest na to bardzo prosty sposób, bardzo prosta metoda, a mianowicie weźcie sobie jakiś ołówek albo jakiś cokolwiek, odrysujecie sobie 5 kresek, tak? Czyli to, co jest pod pierwszą kreską, to jest jedna część plus 4 części alkoholu. I to jest bardzo fajna metoda, żeby się nie pomylić. Zakręcamy, wstrząsamy i pozostawiamy do macerowania minimum na 3 tygodnie. W ciemnym miejscu po 3 tygodniach scedzimy i możemy wykorzystywać wewnętrznie. Maksymalnie 2 łyżeczki dziennie możecie przyjąć, a zewnętrznie do okładów i do płukanek. I sprawdzajcie przykrywki, bo ta jest zła, trzeba wymienić na inną, bo już syczy. Wymienimy za chwilę przykrywkę, ale muszę wyparzyć najpierw. Z mojej strony to było na tyle. Na koniec proszę Was o wsparcie. Zostawcie lajka w górę. Zostawcie komentarz, bo to zwiększa zasięg tego filmu. Możecie film udostępnić na Facebooku, na Twitterze, bądź gdzie tam jesteście, na tych social mediach. A osoby, które są chętne i mają ochotę wesprzeć kanał finansową, znajdą PayPal albo stan albo numer konta w opisie. Zapraszam Was do playlisty w zgodzie z naturą, tam są inne przepisy oraz filmy o właśnie tematyce ziołowej. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!